Znajduje się pod terminalem 21, czyli jednej z największych galerii tutaj w Pattaji. I dzisiejszy odcinek będzie o atrakcjach tutaj tego miejsca, Pattaji i okolicy. Jeśli jesteś tylko zainteresowany takim tematem, jeśli interesują Cię atrakcje, które możesz spotkać, zobaczyć w Pattaji, jeśli przyjedziesz tutaj na jakieś wakacje, to koniecznie oglądaj ten odcinek do samego końca. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, a ja muszę stąd uciekać za chwilę, bo stoję w miejscu, w którym nie za bardzo można się zatrzymać i w następnym punkcie, w którym się zatrzymamy, powiem więcej, ale teraz jeszcze powiem to, że pokażę Wam w dzisiejszym odcinku trasę niebieską autobusu, który jeździ po różnych atrakcjach Pattaji i tutaj jest pierwszy przystanek, gdzie zatrzymuje się autobus. Przede mną właśnie widzicie czerwony wielki autobus, stoi tutaj przy terminalu, tutaj możecie kupić bilety, tutaj możecie wsiąść do autobusu i jechać po wszystkich atrakcjach, po których on jeździ, a jest ich sporo, ale o nich opowiem przy następnym punkcie, bo tutaj nie za bardzo mogę stać i zaraz właśnie ktoś mnie stąd pogoni. Okej, już tutaj właśnie pan idzie. Okej. No, widzicie, tu już pan mnie właśnie goni i ja już muszę stąd uciekać, więc więcej wam powiem przy następnym punkcie. Tak wygląda wielka galeria Terminal 21 i jest tutaj taki duży samolot startujący i z tego miejsca startują autobusy. A więc tak jak widzieliście, tutaj w Tajlandii nie jest tak prosto zatrzymać się w miejscach, w których nie wolno się zatrzymywać samochodem, bo od razu wychodzi obsługa, na przykład galerii, od razu ściga i no nie wolno, trzeba tego przestrzegać. A my jedziemy do pierwszego miejsca, gdzie zatrzymuje się autobus i będzie to Floating Market. Tak naprawdę to jest w sumie drugi przystanek, bo tutaj terminal jest pierwszym przystankiem. Zdecydowanie polecam Terminal 21 jako pierwszy przystanek, jeśli chce się odwiedzić wszystkie atrakcje. Autobus startuje mniej więcej o 9:30, 9:40. To jest pierwsza runda tego autobusu, bo są na pewno minimum 3, a w sezonie to jest nawet do 5 rund. Po wszystkich atrakcjach 5 razy autobus przejeżdża po tych samych atrakcjach, ale mniej więcej o 9:30, 9:40 rusza tutaj spod terminala. A więc jedziemy jego śladami. My też ruszamy spod terminala i jedziemy na Floating Market i pokażę Wam dzisiaj wszystkie te atrakcje, które możecie zobaczyć jeżdżąc tym autobusem i zwiedzając tutaj Pattaję. Także zapraszam. Dobrze, że tam jakoś w miarę udało się nagrać ten początek i pokazać Wam terminal i pierwszy punkt, z którego startuje autobus, czerwony autobus, który jeździ po wielu atrakcjach Pattaji. Teraz właśnie przyjechaliśmy do Floating Market, czyli pływającego targu. Pokażę Wam go tutaj tylko szybciutko z boku. Film o tym markecie jest na moim kanale, więc na pewno w opisie załączę Wam link do tego filmu. To już sobie będziecie mogli to miejsce zobaczyć na filmie, a jak kiedyś tu przyjedziecie, to sobie zwiedzicie to miejsce. Jest to taki market na wodzie, gdzie można zjeść, kupić jakieś pamiątki. Można przepłynąć się łódką po tej tutaj właśnie sadzawce takiej, więc jest tu trochę atrakcji, warto przyjechać, bardzo dużo turystów tu przyjeżdża, zwiedza ten market i to jest kolejny punkt, w którym zatrzymuje się autobus, a kolejnym miejscem, do którego jedzie autobus, kolejną atrakcją jest Latex Factory, czyli taka fabryka lateksu. Pojedziemy tam, zobaczymy gdzie jest, zobaczymy jak wygląda i pokażę Wam ten kolejny punkt. Kilka miesięcy temu nagrałem Wam odcinek z czerwonej trasy tego autobusu, który jeździ po tych wszystkich atrakcjach. A jak jesteście ciekawi, jak wygląda czerwona linia i atrakcje po czerwonej linii, to również znajdziecie w opisie link do tego odcinka. Czerwona linia autobusu zwiedza 9 atrakcji, a niebieska linia 13, więc jest o 4 atrakcje więcej. Ta linia jest dużo dłuższa. I słuchajcie, jak to jeszcze też wygląda. Tutaj widzimy, jak jeżdżą te autobusy, jak wygląda czerwona linia, skupia się bardziej w mieście, a ta niebieska jest bardziej poza miasto. Tutaj się ciągnie i tutaj po tych wszystkich punktach ja dzisiaj mam zamiar jechać i Wam je pokazać. Tutaj widzimy, ile kosztuje bilet, czyli 800 batów od osoby dorosłej. Kiedy będziemy jechać autobusem, możemy sobie w 6 językach posłuchać przewodnika po tych atrakcjach. I tutaj mamy jeszcze informacje, o których godzinach autobus jeździ i ile rund robi. Możemy zobaczyć, że czerwona linia ma 8 rund, bo jest krótsza, a niebieska linia ma 5 rund, czyli 5 razy powinien autobus być tutaj przy Floating Market. O, tutaj ktoś sobie płynie łódką. To Wam tylko szybko pokażę. Ale pani, nie wiem dlaczego, wykreśliła mi dwie rundy. Może, nie wiem dlaczego w sumie, ale w takim razie co najmniej 3 razy. O godzinie 9:30 startuje, później o 12:30 jest pod terminalem i później o 15:30 i tak samo później 3 razy jest pod Floating Market w ciągu dnia ten autobus i 3 razy pod każdą atrakcją, do której sobie możecie podjechać, więc możecie sobie tu przyjechać, zostać
i poczekać, aż przyjedzie drugi raz tu autobus. Później możecie gdzieś pojechać, znowu gdzieś zostać i znowu trzeci raz, jak będzie trzecią rundę robił autobus, wsiąść sobie dopiero do niego i później wrócić do miasta. A ja teraz już idę do samochodu, wsiadam i jadę pod Latex Factory. Przyjechaliśmy do tej fabryki lateksu. Tutaj pan parkingowy spisuje nasze numery rejestracyjne, bo to wszystko musi być zapisane, kto był, o której godzinie, jakim autem i tak dalej. Przed nami właśnie wielka faktora. Przed nami wielka fabryka, w której produkowane są jakieś materace, poduszki i jakieś inne wszystkie rzeczy takie do sypialni, do spania, do lepszego snu. Co to? Jakiś taki konik polny. Chyba żyje, nie wiem, no, już chyba nie żyje. I tutaj widzimy właśnie na wprost wejście do fabryki, gdzie są produkowane rzeczy, ale to nie jest miejsce, gdzie my możemy wchodzić i tam coś robić, ale możemy wejść do sklepu, gdzie możemy zobaczyć produkty bardzo popularnego producenta właśnie tych wszystkich rzeczy, o których wspominałem przed chwilą. I więc idziemy zobaczyć, co oni tutaj takiego ciekawego do zaoferowania mają. A jest to bardzo popularny producent na całą Azję. Chińczycy, Azjaci, cali tutaj wszyscy bardzo znają tego producenta i lubią produkty. I bardzo dużo ludzi przyjeżdża tutaj zobaczyć tą fabrykę i kupić sobie na przykład bezpośrednio u producenta jakieś materace, poduszki i inne rzeczy. Właśnie przyjechał kolejny autobus z kolejnymi ludźmi. Tych autobusów tam na parkingu to było chyba z 50, więc jest to naprawdę bardzo popularne miejsce w okolicach Pattayi. Drying process is a wash process. Yeah, yeah. Yeah, washing process. Ah, you can see all the video. This is a form? Yes. Another form is fulfill all forms. Yes, yes, yes. Different forms. This is a latex? This is latex? No, only rabbit form. Ah, yeah, okay. Yeah, Not yet. Not yet. Yeah, okay. Not yet. Okay. You see this? Ah, this juice from the tree. Yes. Okay. Okay, I'll show you. Okay, of course. Short video. Tutaj pan teraz zapada nam jakiś film prezentujący, jak wygląda ten proces. Także sobie zobaczymy, a później wam w ogóle opowiem wszystko, co się tutaj dowiedziałem. From the western to the eastern hemisphere, seeking promising agricultural land, that journey brought Baba to the land of Siam, a country with some of the best arable land in the world. Over 100 years of cultivation and harvesting. Na pukę to całe lasy tego. Before being washed and cleaned, dried and tested for quality before export. To ensure that all latex products are of good quality. Even if a small defect is found, it will be eliminated. Yeah, and also you can try to lay down here. You will pay attention that it helps the muscles relax and it helps to put your spine in the right position when you sleep in the night. We have two kinds of latex. So here you can see natural, traditional Thai latex. Mm-hmm. Traditional Thai latex. So it has like cream color. Mm-hmm. It's like white cream color. Other factories also produce this kind of latex. But this latex is unique
is our, it makes our factory proud, because at the moment we are the only factory that produces this kind of latex. Yeah, so it has great color because we add charcoal to this material. O jacie, co to był za wypad do fabryki poduszek i materaców. Jesteśmy w szoku, mieliśmy prezentację, mieliśmy w ogóle takie przedstawienie i w ogóle tyle się dowiedzieliśmy, że masakra. Później poszliśmy do takiego showroomu, do miejsca, gdzie były prezentowane właśnie te poduszki, materace. Leżeliśmy, sprawdzaliśmy poduszki, cuda nie widy. No i tyle się panowie napracowali i już w ogóle chcieli nam na koniec sprzedać oczywiście. No ale no, myśmy dzisiaj tu nie przyjechali na zakupy. A ile takie poduszki kosztują? Takie poduszki super wypasione z prawdziwego, naturalnego lateksu kosztują około 3300 batów, czyli jakieś 350 zł za poduszkę. I te takie topery, nie wiem jak to powiedzieć, no tam, ta góra taka, którą można położyć na materacu po to, żeby właśnie spać dobrze, żeby kręgosłup tam odpoczywał i tak dalej, był odpowiednio ułożony, to kosztuje 48 tysięcy, taki leczniczy, 48 tysięcy batów, czyli 5 tysięcy złotych za sam taki materac 7-centymetrowy, 7,5 centymetra. Ale to jest jedyna fabryka, która produkuje materac z węglem. Jedyna fabryka, która produkuje materac z węglem, nie wiem czy było słychać, bo coś tu hałasowało. A druga sprawa to są też niemedyczne materace, bo są i medyczne i niemedyczne tutaj, to te niemedyczne kosztują około 25 tysięcy batów, czyli prawie że połowa ceny, około tam 2,5 tysiąca, 2600 zł za taką samą grubość. A ta medyczna to w sumie czym się różniła od niemedycznej? Że ma ten węgiel aktywny. Nie śmierdzi, oddycha bardziej i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie obydwa są bardzo dobre, ale ten medyczny jest jeszcze lepszy. No i kosztuje naprawdę sporo. Fajny wypad ogólnie do tej fabryki, tylko że to nie jest coś takiego, że idzie się do sklepu jak do, kurcze, 7-Eleven czy do Ikei właśnie w Polsce i się wybiera co się chce i się wychodzi, tylko to są takie zorganizowane tutaj wycieczki, trzeba... Znaczy okej, my też jako tutaj trzyosobowa grupa przyjechaliśmy i też zostaliśmy obsłużeni, czyli dostaliśmy swojego przewodnika, poszliśmy do pokoju, w którym pokazywano nam film, jak to wszystko wygląda, skąd pozyskiwane są produkty i tak dalej na wytworzenie tych materacy i poduszek. Więc przeszliśmy przez cały proces i dopiero później z tym przewodnikiem, a nawet później dwoma przewodnikami poszliśmy do miejsca, gdzie mogliśmy to przetestować i kupić. Więc to takie trochę zorganizowana akcja, ale było warto. Następne miejsce, do którego zmierza autobus, jest świątynia, a więc wsiadamy w samochód i jedziemy do świątyni Buddy zobaczyć odciśniętą stopę Buddy i jeszcze jakieś tam inne ciekawe rzeczy. Także koniecznie zostańcie na dłużej i zobaczcie świątynię, kolejną atrakcję w okolicach Pattayi. Jeszcze tylko zapomniałem powiedzieć o promocji, która obowiązuje na dzień dzisiejszy. Promocja jest taka, że jak kupimy dwie poduszki, to trzecią dostaniemy gratis, czyli w naszym przypadku byłoby to idealnie, czyli za około 700 zł niecałe mielibyśmy trzy poduszki. I jest jeszcze druga promocja, że jeśli kupimy ten topper, to coś, co się daje na materac, czyli to ogólnie jest taki materac, bo oni nawet powiedzieli, że można to kłaść bezpośrednio na, powiedzmy, na desce, na podłodze czy gdziekolwiek ten topper i też można spokojnie tego używać jako materac i spać na tym, więc jak kupimy ten topper, to dostajemy dwie poduszki w gratisie, więc też no fajna oferta, no bo za 25 tysięcy batów, gdybyśmy kupili ten topper, to dwie poduszki warte 6,5 tysiąca batów dostajemy w prezencie. Więc spoko, ale ogólnie ten topper za 2,5 tysiąca batów to też jest cena taka dość wysoka. 25 tysięcy. Ja co ja powiedziałem? 2,5 tysiąca. Znaczy, tak, oczywiście za 25 tysięcy batów, no to też wydaje mi się 2700 zł za takie coś. No, jeśli to naprawdę nie wiadomo jak tam spełnia swoją rolę czy coś, no to można kupić jak najbardziej, ale... No nie w naszym przypadku na razie. Przyjechaliśmy do tej kolejnej atrakcji, czyli świątyni. Widzimy, że jest to bardzo ciekawe miejsce, bardzo duże terytorium i okazuje się, że nie jest to tylko jedna świątynia, tylko jest to bardzo duży teren, gdzie znajduje się kilka świątyń. Jest tutaj miejsce, gdzie mieszkają mnisi, gdzie coś tutaj sprzątają, gdzie coś tutaj robią i tak dalej, i tak dalej. Także jest to ogromny teren do zwiedzania, nie na 5 minut na pewno. A tutaj przed nami jest właśnie ta główna atrakcja tego miejsca, która znajduje się tam o. I to miejsce zdecydowanie trzeba zobaczyć i zdecydowanie
warto się tutaj wybrać i o tym miejscu nagramy całego osobnego vloga, gdzie pokażę Wam całe to miejsce, bo jest tutaj gdzie naprawdę pochodzić. Bardzo fajne, ciekawe miejsce. Także ta atrakcja zdecydowanie jest do odhaczenia, jeśli jeździmy tym czerwonym autobusem lub przyjechaliśmy do Pattayi na jakieś wakacje, to tutaj zdecydowanie warto się wybrać. My za sekundkę wsiadamy w samochód i jedziemy w kolejne miejsce, do kolejnej atrakcji. Także zostańcie z nami, bo jest coraz ciekawiej. Przyjechaliśmy pod kolejną atrakcję. Tą atrakcją jest Viharna Sien. Nie wiem dokładnie, jak to się czyta, no ale mniej więcej tak. Jest to zrobione w chińskim stylu, bo jest to taka replika jakiegoś pałacu chińskiego, więc może być to również bardzo ciekawe miejsce. I tutaj właśnie podjeżdża czerwony autobus, gdzie możecie wysiąść i pozwiedzać to miejsce. Na pewno my do tego miejsca też przyjedziemy i nagramy z tego miejsca odcinek, więc pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i żeby Was nie ominęły żadne ciekawe miejsca, które można zobaczyć w Tajlandii, bo tereny tutaj są naprawdę bardzo ciekawe i dużo miejsc do pozwiedzania, jeśli tylko jesteście gdzieś tutaj w rejonach Pattayi. Tutaj już są naprawdę tylko sami lokalni mieszkańcy, bardzo mało turystów. Tutaj jest parking, gdzie prawdopodobnie zatrzymuje się autobus i stąd będziecie mogli sobie pozwiedzać. A ogólnie to jesteśmy po drugiej stronie jeziora, gdzie przed chwilą byliśmy i gdzie oglądaliśmy poprzednią atrakcję. My teraz udajemy się w kolejne, szóste miejsce. Właśnie podjechaliśmy pod kolejną atrakcję, czyli Ramayana Water Park. Jest to największy water park w Tajlandii. Jeden z większych w ogóle w Azji. Także no, ciekawe miejsce na pewno. Musimy się tu kiedyś wybrać, jak tylko ręka moja będzie na to gotowa. Są tutaj jakieś różne pokazy, jakieś różne show. Mega mnóstwo różnych zjeżdżalni i jakichś atrakcji takich wodnych, więc na pewno warto się tutaj wybrać. I tutaj właśnie podjeżdża czerwony autobus, gdzie możemy wejść, wyjść i pozwiedzać sobie to miejsce. I później przy następnym razie, jak autobus znowu tu podjedzie, wsiąść i jechać dalej. Właśnie przyjechaliśmy na siódmą atrakcję niebieskiej linii autobusów zwiedzających tutaj Pattaję i jest to Budda na skalę. Z tego miejsca mamy tutaj super odcinek, do którego Was zapraszam. Oczywiście link do tego filmu znajdziecie w opisie filmu, także zachęcam do zaglądnięcia tam. I jest to też fajna atrakcja, fajny jest stąd odcinek, naprawdę zobaczcie sobie to miejsce. Warto też tutaj przyjechać i sobie pospacerować i zobaczyć, jak pięknie tutaj jest. A my za chwileczkę udajemy się do kolejnej atrakcji, którą możecie zwiedzić, jak będziecie w okolicach. Słuchajcie, właśnie podjechałem pod kolejną atrakcję, kolejną ogromną atrakcję Legend Siam, która jest chyba na około 10 hektarach ogólnie tutaj zrobiona. Jest to bardzo duży teren. Cholera, podjechał właśnie przed sekundą autobus, strasznie nam tu hałasuje. Jest to ogromny plac, ogromne miejsce, gdzie możemy poznać tajską kulturę. Jest to podzielone na trzy sekcje. Pierwsza sekcja to właśnie to, jak wyglądało tutaj życie w Tajlandii, czyli jakieś odwzorowanie marketów i w ogóle życia w całej Tajlandii. Druga strefa to rzemiosło i jakieś tam różne rzeczy, które były tutaj produkowane i tak dalej, używane w Tajlandii. I trzecia to duchowość, sekcja w tym miejscu. Jest to przeogromny teren i przeogromna, wielka atrakcja, fajna atrakcja, na którą wybierzemy się już za niedługo i pójdziemy tam do środka i pozwiedzamy to miejsce od środka, bo jestem na 100% przekonany, że będzie warto. Także jest to kolejna atrakcja, do której możemy dojechać autobusem niebieskiej linii. Legend Siam jest to miejsce, gdzie trzeba sobie najpierw kupić bilety i właśnie dobrze przygotujemy się tutaj na następny raz, bo kupimy sobie bilety online, bo znam fajną stronkę, gdzie można kupić w dobrych cenach bilety na właśnie takie atrakcje jak tutaj i w ogóle w całej Tajlandii. Tą stronką na pewno podzielę się z Wami w e-booku, także śledźcie tutaj kanał, bo wiele wartościowych informacji się będzie pojawiać w e-booku. Też będzie wiele bardzo wartościowych informacji. O, muszę się odsunąć. Więc śledźcie to. A ja teraz wybieram się do kolejnej atrakcji, do której jedzie autobus z niebieską linią, czyli do Nong Knuch Tropical Garden. Właśnie dotarliśmy do kolejnej atrakcji, czyli Nong Knuch Tropical Garden. Obok znajduje się taka wielka hala konferencyjna,
Nice się nazywa, Nice pisze się. I słuchajcie, tutaj ogólnie ten teren to jest w ogóle zagłębie atrakcji. Tu jest atrakcja przy atrakcji. Tam przed chwilą był ten Legend Siam przed nami. Ogromny teren, naprawdę hektary zajęte przez tamtą atrakcję. Tutaj jest kolejna ogromna atrakcja, wielkie ogrody. Jest to coś naprawdę niesamowitego, co Wam polecam, bo byliśmy tutaj. Film z tego miejsca znajduje się na kanale, a nawet 2 albo 3 odcinki, bo było to takie duże. Przemega miejsce, byłem bardzo zachwycony z tego miejsca, Nongknoch Tropical Garden. Więc jeśli ktoś tylko jest w okolicach Pattayi, to zdecydowanie musi to też zobaczyć, bo naprawdę warto. To była kolejna, 9 z 13 atrakcji niebieskiej linii, a teraz jedziemy zobaczyć kolejną atrakcję, do której będziecie mogli sobie pojechać niebieską linią autobusu. Dodam jeszcze tylko, że ta atrakcja też jest płatna i jeśli chcecie tutaj przyjechać i pozwiedzać, to albo warto sobie kupić bilety online, albo możecie kupić je w kasie tutaj na samym początku i tak samo do tamtej poprzedniej też albo w kasie, albo online, ale online szybciej, sprawniej i zazwyczaj taniej niż przy kasach. No i proszę bardzo, jedzie. Czerwony autobus, niebieska linia, jedzie. I tutaj właśnie tym autobusikiem czerwonym możecie przyjechać do tej właśnie atrakcji. Dalej znajdujemy się w Nongknoch Tropical Garden. Mamy potwierdzenie o godzinie której? O godzinie punkt 15. Punktualnie o godzinie 15 autobus podjeżdża pod Nongknoch Tropical Garden i jeśli wcześniej tutaj wysiedliście, to teraz możecie wsiąść i jechać dalej. My już właśnie wyjeżdżamy z tego ogromnego parkingu spod Nongknoch Tropical Garden, a tutaj właśnie widać autobus City Sightseeing Pattaya. I są tam ludzie, którzy sobie zwiedzają właśnie tym autobusem, także tak to wygląda. Właśnie odjeżdża. Ogólnie to tu jest bardzo dużo turystów, bardzo dużo autobusów różnych, samochodów, ogromny parking, mega miejsce. A słuchajcie, tutaj jeszcze właśnie można też takimi autobusikami sobie pojeździć. Jeśli komuś nie chce się chodzić po tym ogromnym terenie Nongknoch Tropical Garden, to możemy sobie kupić bilety na właśnie takie autobusiki. Jest ich tutaj sporo i to wtedy z przewodnikiem jeździ się po całym tutaj terenie i zwiedza się w wygodny sposób te wszystkie ogrody. Znajdujemy się już przy 10 z 13 atrakcji niebieskiej linii autobusu. I słuchajcie, kolejną atrakcją właśnie jest Columbia Pictures Aquaverse. Jest to po prostu ogromny aquapark, który jest zrobiony na wzór właśnie Columbia Pictures, tej firmy, która produkuje tutaj różne filmy. I te wszystkie atrakcje, które są właśnie tak jakby w stylu różnych postaci, z bajek. Atrakcje wszystkie są naprawdę bardzo fajnie odwzorowane. Możecie sobie gdzieś zobaczyć na internecie. No tutaj oczywiście też jest wstęp płatny, więc no najpierw warto się gdzieś tam zaopatrzyć w bilety, a jak nie, no to oczywiście też można kupić sobie tutaj na miejscu. Także fajna na pewno atrakcja, fajne miejsce do spędzenia fajnie czasu. Znajdujemy się kilka kilometrów za Pattayą i tutaj mamy aquapark jako kolejny punkt. O, tutaj chyba są właśnie między innymi jakieś te postacie z jakichś różnych bajek i na przykład jakieś zjeżdżalnie czy coś są właśnie porobione w stylu takich postaci i tak dalej, tak dalej. Także możecie sobie gdzieś tam poszukać na internecie, jak to wygląda. Tutaj jest jakiś bus, który widzę prezentuje, jakoś tam przedstawia, co tutaj się znajduje, między innymi. No więc jakoś tak to wygląda. Na pewno do tego miejsca też się kiedyś wybierzemy, bo jestem bardzo ciekaw, jak tam w środku jest. Gdzieś troszkę poszaleć po takich różnych zjeżdżalniach, o właśnie na przykład jak tutaj. Także kto tylko lubi takie atrakcje, to na pewno warto się tutaj wybrać. Choć ten aquapark jest na pewno trochę mniejszy niż ten, który był jeszcze też w tym filmie, ale wcześniej Ramayana Water Park. Teraz jesteśmy w bardzo ciekawej atrakcji, kolejnej atrakcji, gdzie zatrzymuje się autobus niebieskiej linii. Jesteśmy w hotelu Ambassador Pattaya i słuchajcie, jest to jeden z największych hoteli na świecie. No, powiedzmy w pierwszej dziesiątce, może pierwszej dwudziestce, gdzieś tam maksymalnie, który mieści około 4200 pokoi w kilku budynkach, które się tutaj znajdują, bo tu jest na przykład Wing Tower, tutaj było Ocean Tower, a tam jakiś w ogóle jeszcze główna wieża, Grand Tower czy coś w tym stylu, więc jest to bardzo duży kompleks, bardzo duże tutaj w ogóle całe to podwórko, nie wiem jak to nazwać, w każdym bądź razie no teren, na którym znajduje się hotel przy samym morzu. Przebijają go oczywiście takie hotele jak First World,
Kuala Lumpur, nie Kuala Lumpur, ale Malezja. W każdym razie w Malezji jest jakiś największy na świecie hotel, który ma 7300 pokoi. Który ma 7300 pokoi. 7352, ten ma 4253,5. I jest jeszcze na przykład MGM w Las Vegas, który ma 6800 pokoi, czyli w ogóle prawie jeszcze dwa razy tyle, co ten tutaj, więc to też muszą być ogromne kompleksy. Ja już obrócę kamerę, pokażę Wam, jak na przykład wygląda Marina Ambassador Tower, to jest ta tutaj po prawej, czyli no ciekawie. Ta tutaj to jest Ocean Tower, tak trochę już jest taka brudna, bo biała była, no i tak trochę jakieś są zacieki takie po deszczu czy coś. No tak trochę ten Marina Ambassador Tower wygląda lepiej, bo ma inne kolory. No i jesteśmy właśnie na całym tym kompleksie, tu w ogóle jakaś restauracyjka, tam 7-Eleven w ogóle na terenie hotelu, co normalnie się nie zdarza. No i tam są jeszcze inne budynki, które ten hotel jakby cały mieści. No i jest to w sumie też taka trochę atrakcja tutaj, po prostu Tajowie sobie zrobili z tego atrakcję, Pattaya powiedzmy jako miasto, że mają tak ogromny kompleks taki hotelowy, że aż przyjeżdżają tutaj turyści zobaczyć to miejsce. Tylko póki co ja jeszcze nic takiego bardzo jakiegoś ciekawego tu nie widzę. Tutaj trochę zielonej trawy, palmy. Jeśli ktoś chciałby tutaj spać, no to okej. Znajduje się dosłownie przy samiutkiej plaży, więc spoko. Ogólnie no to nas tutaj wpuścili, że chcemy sobie zobaczyć, no to nie ma problemu. No nie wiem, przecież nawet jakbyśmy chcieli sobie tutaj pójść naraz na plażę, posiedzieć, to też byśmy mogli. Bo jesteśmy już właśnie przy samiutkiej plaży. No więc taka atrakcja, kolejna atrakcja niebieskiej linii i w ogóle kolejna atrakcja, którą można zobaczyć w Pattaji. No może mówię, nie jest to jakaś atrakcja must see, must have i tak dalej, najlepsza, którą tu można zobaczyć, bo są dużo lepsze i bardziej takie wartościowe atrakcje. No ale no taka jest. Piasek mają ładny na plaży, trzeba im to przyznać. Piasek mają na plaży. No, piasek mają na plaży, ale taki dosyć ładny ten piasek. Wieje na plaży, czyli kolejny plus, bo są plaże, gdzie nie wieje, jest gorąco. Tutaj wieje i woda w sumie też jest czysta i mokra, więc wszystko się zgadza. Bardzo woda jest mokra. Na pewno też jest ciepła, na 100%, bardzo ciepła. Teraz już jest późno, bo jest 18, już słońce zachodzi, chmury są. Kolory wody nie są takie piękne. Jakie tu są atrakcje, między innymi jakbyście się zatrzymali, żeby sobie tutaj spędzić wakacje w tym hotelu na przykład. No to jest jakiś taki skatepark, gdzie można sobie pojeździć na rowerach, czy tam na jakichś dyskorolkach i tak dalej, i tak dalej. Ale to bardziej, no czymkolwiek. Także jest takie coś. Tam jest duży basen przy morzu. Tutaj są jakieś kolejne baseny, więc jest sporo, powiedzmy, jakichś takich atrakcji, udogodnień. Tam w ogóle jakiś piec, taki restauracja z piecem takim dużym do wypiekania pizzy, jakaś restauracyjka, jakieś coś, tutaj właśnie jakieś baseny. Nie wiem tylko dlaczego to wszystko jest puste, nie wiem czy tu ludzi za bardzo nie ma, czy o co chodzi. I jako sama taka atrakcja w sobie, no to taka trochę słaba atrakcja, żeby powiedzmy wysiąść tutaj z autobusu i siedzieć tutaj półtorej godziny czy coś i czekać na kolejny autobus, żeby do niego wsiąść i pojechać dalej. To tak bardziej warto może się tutaj zatrzymać na noc, żeby sobie po prostu z tego gdzieś tam pokorzystać, czy na kilka nocy, bo nie mamy aż tak bardzo jakoś daleko do centrum miasta, ale tak żeby jako atrakcja. Taka specjalnie atrakcja. O, tu jeszcze w ogóle nie ma wejścia. Się dziwię, czemu nie ma ludzi, jak tu nie ma wejścia. Nie, zamknięte. O, tamtej strony. No może jest od tamtej strony wejście. I ciekawe, czy to jest taka ich główna ta wieża, Ambassador Tower? Pewnie tak. No, atrakcja jako atrakcja słaba, bym powiedział, ale miejsce może gdzieś tam warte uwagi, zapamiętania. Gdzieś jakby ktoś chciał się zatrzymać. Nie wiem, ile tutaj za noc się płaci. Może dużo. Nie mam pojęcia. No i tyle. My za chwileczkę jedziemy do kolejnej atrakcji.
No, tam jest wejście i możliwość dostania się do wody, do basenów. Tylko pusto, jakby, nie wiem co, ludzie poumierali. Pewnie 2020 rok popsuł biznes i to chyba w bardzo dużej części. Wygląda jak jakiś taki stary, opuszczony psychiatryk. Ludzie są pozamykani w tych pokojach i nie mogą wyjść. Te figurki jeszcze takie też straszne, no, trochę są. No. W takich jakichś starych filmach czy tam coś, w takich horrorach, no tak troszkę może. Przed ostatnią, 12 atrakcją jest Underwater World Pattaya, czyli podwodny świat Pattayi. I akurat ta atrakcja jest całkiem spoko, bo byliśmy tutaj kiedyś, jest film z tego miejsca na kanale, więc można sobie zobaczyć. Po prostu są takie fajne akwaria tutaj porobione, różne jakieś tam zwierzaki. Dodatkowo przechodzi się też takim tunelem, gdzie nad głową jest akwarium, pływają ryby, płaszczki, jakieś tam inne rzeczy, inne ryby, więc dosyć spoko miejsce, fajne miejsce. Znajduje się to przy samej głównej ulicy, bardzo już blisko Pattayi. Znaczy to już w sumie jest Pattayi całkiem, tylko do centrum skręca się w lewo. No i to jest spoko. Także tutaj warto przyjechać. Tutaj są jakieś bilety wstępu, już nie pamiętam ile, ale to na pewno mówię o tym na filmie, który jest, mówię, na kanale. Więc zapraszam do tego filmu. Postaram się Wam w opisie wrzucić link do tej atrakcji. A ja jadę już na ostatnią atrakcję, także zostańcie jeszcze chwilę. Ostatni, 13 punkt to zdecydowanie coś dla zakupoholików, bo jesteśmy w Outlet Mall. Jest to ostatni punkt, gdzie zatrzymuje się autobus z niebieskiej linii. I jest to miejsce, gdzie możemy znaleźć ponad 300 takich znanych marek, które znajdują się w tym sklepie. Podobno w dobrych cenach, więc skoro jest to outlet, no to zaraz go zobaczymy. My idziemy do środka, ale z Wami się już w tym odcinku żegnamy, ale nie tak do końca, bo zapraszamy Was już do kolejnego odcinka, o którym za chwileczkę Wam trochę opowiem. A jeśli chcecie zobaczyć to miejsce, ten outlet, jak to wygląda, jakie są ceny, to zapraszam za kilka dni na kanał. Na pewno odcinek z tego miejsca będzie, bo właśnie wchodzimy i coś tutaj nagramy. A odcinek, na który teraz serdecznie Was zapraszam, nagrywaliśmy z Phuket, z przepięknej restauracji, która znajduje się w górach, z przepięknymi widokami na miasto Patong i na całą zatokę. Także też mega fajny odcinek, na który teraz serdecznie Was zapraszam. Link do tego filmu znajdziecie w opisie tego filmu, w pierwszym przypiętym komentarzu oraz wyświetla Wam się ikonka, w którą możecie kliknąć teraz na ekranie i przejść od razu do tego odcinka, na który Was serdecznie zapraszam.